To już druga emisja dukatów 4 słupie. W ubiegłym roku monety udostępniano w dwóch etapach. Partię lipcową przeznaczono dla turystów oraz mieszkańców Dwumiasta. Kolejną przygotowano z myślą o gościach 13 igrzysk polonijnych. W obu przypadkach dukaty odniosły sukces. Żaden żeton nie wrócił do nas w październiku, także cała emisja 50 tysięcy sztuk 4 słupi w zeszłym roku rozeszła się, no można powiedzieć, że błyskawicznie. Słupsk i Ustka to pierwsze miasta w Polsce, które swoją promocję oparły między innymi na lokalnym pieniądzu. Jak się okazało, decyzja o wybiciu monet była trafna. Słupie miały być metodą handlową sprzedawane. Okazało się, że to było zupełnie bez sensu akurat ten pomysł, bo wszyscy sobie zatrzymali. Kto tylko słupie kupił, lub ją otrzymał w prezencie od znajomego, to natychmiast ją sobie zatrzymywał jako wspaniałą pamiątkę Dwumiasta, Słupska i Ustki. Na niedzielnym jarmarku Gryfitów kolejka do stoiska Mennicy Państwowej nie malała przez cały czas trwania imprezy. Zarówno turyści, jak i rodowici mieszkańcy Dwumiasta chcieli stać się posiadaczami dukatów 4 słupie. Powody były różne. Zeszłorocznej monety to ja nawet nie widziałam, bo byłam w Anglii i w tym terminie mnie tutaj nie było, ale wczoraj przyjechałam na urlop i tegoroczną muszę mieć koniecznie. Monetę chcę kupić w sympatii dla swego miasta. Mam już monetę NBP ze słupkiem 2 złotówkę, a że mam wnuków daleko w Korei, chcę im na pamiątkę dać te obie monety. Oprócz stoiska z monetami dla zwiedzających przygotowano szereg konkursów i zabaw. Na scenie wystąpiły 2 zespoły z Białorusi oraz Litwy, a stoiska ze starociami zachęcały do zakupów. Jak zapowiadają organizatorzy, to jeszcze nie koniec atrakcji w tym roku. Gospodarzami kolejnych jarmarków będą samorządy Ustki, Kępic i Słupska. Swoje chwile będą mieć także członkowie Bractwa Rycerskiego oraz Teatr Rondo, a wszystkich łączy jedna idea. Jest rozrzut bardzo duży, a łączy to wszystko kultura, folklor. No, trzeba powiedzieć też i popularyzacja historii naszego miasta, przeszłości naszej, bo jest to ważne szczególnie w odniesieniu do naszych mieszkańców, a także i licznych turystów, czasowiczów, którzy w tym czasie napływają do naszego regionu. Jarmark Gryfitów to cykliczna impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej osób. W tym roku odbędzie się 9-krotnie najbliższy jarmark, już w niedzielę, początek o godzinie 11:00.